Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Rusza akcja ekochoinka, a to oznacza tylko jedno. Wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy zdecydowali się w 2021 roku na naturalne drzewka bożonarodzeniowe, mogą je teraz oddać w ręce wolontariuszy ekopatroli. Choinki zostaną poddane recyklingowi. Jak mówi Agnieszka Kochańska, miejska ogrodnik, z choinek powstaną zrębki. Posłużą one do ściółkowania roślin w ogrodach. Są to zrębki z roślin iglastych, więc będą to zrębki kwaśne, lekko kwaśne. Więc najlepiej jest podsypywać tymi zrębkami rośliny, które takie pH gleby, czyli kwaśny odczyn, tolerują. I na przykład rododendrony, rośliny wrzosowate, iglaki. Na czas zimy można wyściółkować im ziemię, dzięki temu będą lepiej zimowały, lepiej będą znosiły mróz, jeżeli będzie zimą. Część zrębek trafi także do zagrody dla zwierząt jako przysmak. Drzewka można dostarczać do ZGK osobiście lub pozostawić je przy śmietnikowych pergolach. Ekopatrole stamtąd także je odbiorą. Co ciekawe, część choinek być może ponownie zostanie również zasadzona. W związku z tym, że część choinek zazwyczaj mieszkańcy kupują w donicach, i można je posadzić do gruntu. Jest jakiś tam stopień prawdopodobieństwa, że te rośliny się przyjmą, więc chcielibyśmy spróbować po prostu te rośliny, które nam mieszkańcy przekażą w donicach z systemem korzeniowym, posadzić w terenie na wyznaczonych miejscach i postarać się, żeby te rośliny nam się przyjęły. Akcja Ekochoinka potrwa od 8 do 28 stycznia. Harmonogram akcji znajdziecie na stronie zielonogórskiego ZGK. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.